chłopcy z Celiotki, no ale grać potrafią w piłkę, pokazali to w Gorzowie. Chodzi mi także o te doświadczenie, taki spryt piłkarski. Znaczy mecz się tak naprawdę mimo, że bramka strzelona w drugiej minucie, tak naprawdę zależało mi tylko tak naprawdę, żeby kontrolować mecz. To w jaki sposób musieliśmy się coraz odkrywać, to my coraz musieliśmy podejmować ryzyko. No przegraliśmy dzisiaj mecz. Przegrało środowisko Warty Gorzów i mam nadzieję, że wszyscy przegrywamy i wszyscy wygrywamy, a nie, że dzielimy, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, bo nie tędy droga. Ja w jakiś sposób powiem szczerze, że dzisiaj patrząc na postawę drużyny, wierzę, że ta grająca drużyna się utrzyma. Panie trenerze, czego zabrakło? To skuteczności chyba, no bo tych sytuacji trochę jednak było w waszym wykonaniu, żeście w pewnych momentach zamykali rywala na jego połowie, no ale piłka nie wpadła do siatki. Znaczy, no to jakości mi się zabrakło, bo tych dośrodkowań, tych stałych fragmentów głównie było bardzo dużo, ale no tam zabrakło tej postawienia kropki na D. Jest to dla nas, że tak powiem, materiał do tego, żeby pracować nad tym punktem, bo tych stałych fragmentów dośrodkowań było około 10-15 i szkoda, że nic nie wpadło. Tutaj przeciwnik miał tak naprawdę dwa rzuty rożne. Z innego strzelił bramkę i na podstawie tego dzisiaj można powiedzieć, że wygrali 1-0, więc patrząc i oceniając wynik, drużyna wygrała, ale czy z gry ta drużyna była lepsza, to już nie mi sądzić.